Skrill, drop it hard. Bierzemy tego Seekera, okej, okay. I znowu robię rozpierdol, bo już mi ci panowie lekko denerwują. No proszę was, tu było coś takiego. Odejdź. Dziękuję panu. Bum. Dziękuję kolejnemu. Headshot. Następny proszę. I leży dwóch, to mi się podoba. Nie schowasz się przede mną, a boi się. A cię mam, ty skubańcu. Ja cię kurwa ubiję, ty. Pomagię cię? Co ci stało, że mam ci pomagać? Mógłbyś umrzeć. Dziękuję ci serdecznie, że się zestarzałeś. To zaraz dupnie. Co to czuję w kościach? Dupło. Dobra, idziemy na Rambo. Pum. Powiemy się tu. Idziemy sobie tędy. Pum. 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 I spierdalamy, spierdalamy, spierdalamy. Tyryrym tym. Umieraj, debilu. Gdzie tu idziesz? Leżeć. 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 Który tak tam mordę drze? Oni się chyba respią bez końca. Coś tak czuję w kościach. Ci żołnierze są dość kiepscy. Znaczy nie tyle kiepscy, co mało HP mają, szybko umierają. Idziesz tam? Demiczewie? Chodź, Demiczew. Nie, to ty nie jesteś Demiczew, ty jesteś co? Barisow, tak, tak. I poszedłeś na emeryturkę, kolego. Dobra, idziemy. No, 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 no. Idę tu. Tu coś mamy, tu coś mamy. Bye, bye. Bye. Są tu jeszcze jakieś chłopaki? Ah, goodbye, amigos. Zrobiłeś błąd, że wybiłeś tą szybę, kolego. Czemu nie mam Valkyrie? Powiedzcie mi, kiedy ja tam broń znajdę? Headshot. No, prawie, że piersiat był. Pierwszat. Mam apteczkę, super. Aż sobie jedną dziabnę. Kurwa, ilu was tu jest? Ja pierdziulę, przecież to jest... Niepojęte. Że was tu tylu. To nie, ta broń mi się podoba, tylko szkoda, że nie można jej nosić. Na przemian z inną. Jezu, jak flaki lecą. Normalnie jak w Fisherze u Midskate'a. Podnieś tą broń. Podnieś, podnieś. Dziękuję. Ops. Chodź, doktorku. Valkyria, ale to tylko amunicja. Ja potrzebuję broni. Gdzie ten doktorek? On idzie za nami? Film archiwalny?
Torga 12. Research Installation. Weapons Demonstration Project 6265. A, to jest dobra. Przykład praktycznego zastosowania moich prac nad kontrolowaniem zakłóceń czasu przy pomocy E91. Impas to urządzenie, które po uruchomieniu zatrzymuje czas w określonym obszarze. Efekt utrzymuje się przez pewien czas. Można go zniwelować, używając energii grawimetrycznej. Aby przywrócić efekt, należy znowu włączyć urządzenie. Pole zakłócające przepływ czasu można również wykorzystać jako tarczę. Jestem pewny, że w ciągu roku dzięki moim badaniom otrzymamy broń, która będzie znacznie lepsza od tego, czym dysponuje Zachód. Wtedy rozpoczniemy podbój świata w chwale komunizmu. Niech żyje Związek Radziecki! Zdrastwujcie, tylko mi to dajcie mi to takie coś, bo ja bym się pobawił tym czymś bardzo chętnie. Dlaczego tekstury mi zniknęły tutaj na tym czymś? To mi się będzie podobać. Tekstury mi poznikały gdzieniegdzie. Nie wiedzieć czemu. Ja bym chciał tam wejść. Czemu mam takie masakrycznie słabe tekstury, powiedzcie mi. Zmniejszyłem sobie trochę ustawienia gry. Ale bez jajec. Spoko, zestarzało się. Dobra, tu mogę wejść. Otwórz. Zbierz. Co tu dalej można robić? Cholera, no. Kurde, nie ma... Gdzie ja mam iść? Gdzie ten Władimir Putin cały? Kurde, z tego można dość solidnie i szybko strzelać. Wolałbym shotgun jednak, zdecydowanie. Gdzie ten kurwa ruski jest? No fajnie, że nie przyszedł. Przyszedł za nami, czy nie przyszedł? No zgubłem. Aha, tędy mam iść. Fajne, kurde, widać moje, to moje kroki są? Nie, to są kroki Demiczewa. Tędy mam iść. A, tu stoisz. Jeszcze niewielki kawałek. Moment, zejdę na dół pierw. Super. Jest tu jeszcze co? Nie. Czekajcie chwilkę, zaraz wracam. Jestem nazad. Zamykaj to, Demiczew, zamykaj. Cel ukończono. Tutaj nasze drogi muszą się rozejść. Proszę się mną nie martwić. W tej wieży będę bezpieczny. Na pewno znowu się spotkamy. Użyj UMC, aby uaktywnić tę szczelinę. Zabierze cię z powrotem do swojego czasu. Przepraszam za jebańsko. Lecim na Szczecin. Kapitanie Renko, trudno w to uwierzyć. Czekałem ponad 50 lat na nasze kolejne spotkanie, ale dla ciebie to trwało kilka sekund, prawda? Musisz się pospieszyć. Pamiętasz wieżę, do której się udałem? Wróciłem tam. Wydawała się najlepszym miejscem. Przyjdź do mnie szybko, mamy wiele do omówienia. Uważaj, wysłałem naszego wspólnego przyjaciela. Przedostań się do wieży doktora Barisowa. Okidoki, no to idziemy w takim bądź razie. Filmik instruktażowy archiwalny. Chętnie na niego zerknę. Fajne są te filmiki, w ogóle te podróże w czasie to jest rewelacja. Jest to pierwszy udokumentowany test polegający na przejściu człowieka przez szczelinę. Zamierzam po drodze nagrywać moje obserwacje. Spodziewam się, że wyjdę w szczelinie szyję, która pojawiła się w pobliżu doku i wydaje się być połączona z tą wybraną przeze mnie. Wchodzę. Odczuwam delikatne mrowienie, nawet przez skafander. Nie widzę niczego podejrzanego.
Jak widać, nie ma tu nic. Wyłącz to! Koleżko się chyba usmażył, a raczej się zestarzał pewnie. Dobra, to idziemy do tej nory tam. Nie oglądaj tego już. Nie. Jak to ominąć teraz? No, o, chwała Bogu i partii. Dobra, mamy tu jeszcze cosik. Tu coś jest, co to? Modyfikator. Do którego mam użyć technologię, która uda ci się znaleźć do tworzenia ulepszeń UMC. No, przecież to jest piękne! Wyposażenia UMC. Użyj technologii do stworzenia wyposażenia UMC. Aby skorzystać z efektów zakupionego sprzętu UMC, musisz go wyposażyć. Rozpoczynasz grę posiadając tylko jedno miejsce przeznaczone na wyposażenie. Ok. Zwiększenie celności wszystkich typów broni. Użyj technologii 99 do ulepszenia niektórych mocy. Zwiększenie obrażeń zadawanych przez impuls oraz zwiększenie siły. A tu ty bohater. Fajnie, że tu są. Są tutaj jakieś tam. Te upgrade'y i tym podobne rzeczy, bardzo fajnie. Z pomocą technologii 99 możesz tworzyć antybohatera. Atuty bohatera, Boże. Efekty atutów mają zastosowanie od momentu ich stworzenia. Kup ulepszenie broni używając technologii. 5000 ile mam? Mam 3690. Impuls. Zwiększenie obrażeń zadawanych przez impuls. Zwiększenie celności wszystkich broni. To sobie wykupię. Dobra, niech będzie. I to. Dwa razy. No i git. I gites. Biowzór. Plamy i wzory umożliwiają Barisowerowi tworzenie nowych... No nie wytrzymam! Po odnalezieniu planu lub wzoru odpowiednie ulepszenie pojawi się automatycznie. Kurde, czemu żebym tego wcześniej... Udało ci się odkryć serce. Zwiększenie maksymalnego poziomu twojego zdrowia. Jaki czat! To jest po prostu genialne. To jest genialna gra. Kurde, i tanie to serce. Później sobie to będę musiał kupić. Aż 4 razy można to modyfikować. Dobra, idziemy dalej w takim bądź razie. Możemy zejść na dół. Możemy coś zepsuć, widziałem. Tak? Co to jest? Demichev. Kubar. 1955. Jakieś strzałki. Spoko. Jakie tu są myki. Fajne to jest. To jest niesamowita ta gra. Jest po prostu rewelacja. Mamy coś? Szafka z bronią. Wejdź tu. Można amunicję kupić. Aha, strzałka mi się przeskłada. Teraz widzicie moją rękę najprawdopodobniej. Sorry. Nie. Wyposaż. Aha, dobra. To sobie... Fajnie, że można tutaj... To też jest spoko. Można sobie wejść. Ulepszony magazynek. A co, nie mam? Chyba nie mam. A to za pistolecik. Mamy coś jeszcze? Mamy tylko to. Kisow, to jest ta broń... Aha, to jest snajperka. No, nareszcie. Aha, ale amunicję mogę sobie kupić. Znowu grzebę. Sorry, ludzie.
Ale nie do tego, kretynie. Boże, jaki jestem zakręcony jak cygan w torbie. Dobra. Nie. Chciałem broń przeładować. O. Dobra, mam przeładowaną. Git. Idziemy dalej w takim razie. Co to jest? Fajne rzeczy tu są. No znowu coś. Nie wyrobię. Ile tu jest wszystkiego? To jest... Spójrzcie, jak to jest zajebiście zrobione. Czemu mi HP znikło i wszystko? Grawitacja. Naciśnij E, aby przenieść obiekt za pomocą pola grawitacyjnego. Naciśnij lewy przycisk myszy, aby rzucić obiektem. Spoko. Hops. Odnowić skrzynki z amunicją wewnątrz. Dobra. Na razie musicie mi ludzie wszystko podpowiadać, bo jestem tępy. Ciekawe, czy mogę potwora podnieść na przykład. Fiu, w ogóle się nie przestraszyłem. Teraz się przestraszyłem, delikatnie. Aha, może będziemy mogli wejść tam do tego, tego. Aha, nie będziemy mogli, dobra. Coś tu się złego dzieje. Aha, muszę wziąć tą skrzynkę ze sobą, tak? A czemu ona z powrotem się zestarzała? Spoko, myk. W sumie dobrze, bo jak coś zrobisz źle, to możesz to później... To i tak... No, wskakuj, żeż tam. Tak czy siak... No chodź, tak czy siak i tak to z powrotem będzie tak jak potrzeba. Aha, muszę sobie ją znowu tu wziąć. A, Demiczew tędy poszedł, dobra. Przejść to ja przez to nie przelyza. Nie wiem, czy coś tu się czasem nie zepsuło i trzeba to naprawić. Co to jest? Aha, schemat UMC. Udało ci się odkryć technolog. Wraz z zebraną amunicją odzyskujesz część energii. Kurde, zaczyna mi ta gra przypominać. To jest połączenie wszystkiego. Dosłownie każdej możliwej gry, jaką w życiu grałem. Tam coś jest chyba. No tak, połączenie w Fira, typowej strzelanki. Połączenie Stalkera, z ruskimi oczywiście. I w dodatku połączenie jeszcze, no nie to, Fallouta. Niedługo mi kurwa przycisków na klawiaturze zabraknie, jak będą tak sypać tymi bajerami. Jak ja mam to włączyć, się pytam. Mogę tu coś zepsuć UMC. Znowu się gubię. Nie wiem, co ja dzisiaj mam. Przejść tam nie mogę. Wciśnij E. No poszedł tamtędy, wiem. Kurde w pipkę.
Gdzieś tu pewnie trzeba jakiś ten naprawić. Coś tak czuję w kościach, tylko ciekawe, gdzie on jest. Jak się naprawić, cofnąć w czasie. Nie wiem o co kaman. Nie, wiecie co? Zakończymy sobie w tym miejscu. Dzięki wam za oglądanie tego filmiku. Jeśli wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę, jeśli nie łapkę w dół. Jeśli chcecie, napiszcie jakiś komentarz. A jeśli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie mój kanał. I na dziś to będzie tyle, bo się zaczynam gubić, już mi się spać chce i to przez to. I to na razie na tyle. Trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka Singularity. Poczuję przyrody zew, maluchem przed siebie gnam. W sumie trochę śmieszno mi, więc na skróty ruszam tam. Gdzie w mokradłach grasuje ta bestia straszliwa, co poszera miasto wych, Jozin się nazywa. Jozin stwarzi, pełny przez moczary. Jozin stwarzi, znów szuka ofiary.